Na wyposażeniu każdego obiektu znajdującego się na terenie Grupy Azoty Police jest podręczny sprzęt gaśniczy służący do szybkiego reagowania w sytuacji powstania zagrożenia pożarowego. 15 marca załoga Wydziału Syntezy Amoniaku wzięła udział w zajęciach obsługi gaśnic śniegowych i proszkowych. Przede wszystkim powinni pamiętać, że podstawą jest zabezpieczenie osobiste. Drugą rzeczą szybkość i sprawność działania, dlatego że w momencie, jeżeli powstanie pożar i działanie będzie szybkie i sprawne, istnieje możliwość, iż straty popożarowe, rozwój pożaru, zagrożenia będzie relatywnie niskie. Efekt akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwo jej prowadzenia zależy od wielu czynników, m.in. od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Dokonanie prawidłowego wyboru zależne jest od rozpoznania rodzaju pożaru oraz posiadania wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. Omawialiśmy sobie, jakie grupy pożarów można tymi gaśnicami gasić. Omawialiśmy również przede wszystkim, żeby dotknęli tego sprzętu, żeby odkręcili, puścili ten środek gaśniczy, żeby sami po prostu to poczuli, jak to działa i jak tym po prostu gasić pożar. Przypomnieliśmy sobie, że gaśnicą proszkową, tutaj akurat dla kolegów, gasimy pożary typu A, B i C, czyli ciał stałych, cieczy oraz gazu. Natomiast jeżeli chodzi o gaśnice śniegowe, gasimy pożary typu B i C oraz pod napięciem do 1000 V. Pracownicy poszczególnych wydziałów regularnie biorą udział w szkoleniach z zakresu BHP. Zajęcia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego były jedynie formą przypomnienia załodze podstawowych informacji, w tym m.in. miejsc rozmieszczenia gaśnic i agregatów oraz najważniejszych procedur postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Takie zajęcia będą odbywały się do końca marca.